Chcemy w szczególny sposób przypomnieć Trzecie Powstanie Śląskie, które w tym roku obchodzi swoje stulecie. Staramy się jako miasto świętować różne tradycyjne, przypominać różne tradycyjne wydarzenia. Ten rok będzie obfity w wydarzenia skoncentrowane właśnie na Trzecim Powstaniu Śląskim. Wspólnie z partnerami dzisiaj obecnymi na spotkaniu przygotowaliśmy, myślę, całoroczny, ciekawy plan wydarzeń, które przybliżą nam Trzecie Powstanie Śląskie, bohaterów tego powstania i mam nadzieję również, że będą w na tyle atrakcyjnej formie, że nie tylko będą związane z samą wiedzą, dostarczeniem wiedzy, przypomnieniem różnych faktów czy różnych postaci, ale również po prostu z zabawą, z świętowaniem tego, że 100 lat temu ktoś również w Opolu walczył, żeby była tu Polska. Ta Polska jest, więc ta Polska nie może zapomnieć o swoich bohaterach i taka jest intencja tych obchodów, które przygotowaliśmy. Opole to centrum Górnego Śląska w tamtym okresie, gdzie tu mieściła się międzysojusznicza komisja rządząca i plebiscytowa. Tu także była cała grupa ludzi, która poszła do powstań śląskich wszystkich. Między innymi należy cały czas pamiętać, że tu z opolskiego Zaodrza do tego powstania poszedł Szymon Koszyk. Pierwsza akcja dywersyjna grupy Wawelberga odbyła się w Szczepanowicach, więc tu zaczęło się de facto powstanie, te działania zbrojne, które miały opóźnić przybycie do części przemysłowej wojsk niemieckich. I które właśnie doprowadziły, że tak szybko tą prawobrzeżną część obszaru plebiscytowego udało się powstańcom opanować, miały miejsce w Opolu. Zresztą gdzie miały mieć miejsce, jeżeli Opole było centrum komunikacyjnym, było węzłem kolejowym, więc tutaj się musiały skupić te działania. Co razem z miastem, z panem prezydentem miasta Opola planujemy przygotować dla harcerzy w Opolu? To przede wszystkim harcerską rekonstrukcję wjazdu generała Henry'ego Leronda do Opola, gdzie ten aspekt edukacyjny, wychowawczy będzie miał największy, gdyż to harcerze ze swoimi rodzicami, z przyjaciółmi harcerstwa wcielą się w rolę, odegrają tą inscenizację. Również druga atrakcja przygotowana dla mieszkańców to będzie gra harcerska po Opolu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Za sprawą telefonu, aplikacji w komórce pragniemy zaprezentować i zmobilizować rodziców, całe rodziny do uczestnictwa i do poznania historii powstań śląskich. Opole jako stolica polskiej piosenki zaplanowało również wiele ciekawych koncertów. Miejmy nadzieję, że w dobie pandemii będą mogły się odbyć. Już 3 maja zapraszamy wszystkich mieszkańców na występ zespołu Pieśni Tańca Śląsk do naszego amfiteatru, a także na liczne pokazy filmowe, kolejne wystawy, a także upamiętnienia, które są związane z tymi działaniami. Chcemy upamiętnić 67 powstańców z powiatu opolskiego, którzy stracili swoje życie w działaniach powstańczych. Wszystkie działania związane z tymi obchodami będą trwały praktycznie do końca roku, bo tak jak Stanisław Lem mówił, społeczeństwo bez przeszłości to zbiegowisko, a my pamiętajmy o tych wydarzeniach, bo one były niezwykle ważne i niezwykle istotne.